Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam do kolejnego odcinka z gry SnowRunner. I jak ostatnio wspomniałem o zakupie jednej ciężarówki, tak też to sobie dzisiaj od razu zrobimy. Moi drodzy, mowa jest o ciężarówce z serii Ciężkie Zastosowania i bierzemy pierwszą z brzegu, bez wymyślania, bez kombinowania, bez wybierania. Caterpillar CT680. To jest mój wybór, którym będziemy również jeździli na Alasce. A jest to pojazd, który, jak dobrze się orientuję i sprawdziłem wszystkie mapy, nie jest nigdzie dostępny jako, wiecie, do znalezienia w terenie, nie? Czy dostania za free, tak delikatnie mówiąc. Także chcąc go pokazać, to muszę go zakupić. Zobaczmy, o co w nim biega. Caterpillar CT680 to nowoczesny pomysł na pojazd do ciężkich zadań. Wyposażony w napęd na wszystkie koła, oszczędny silnik, skórzaną kierownicę oraz wiele ładnych świateł i przełączników. CT680 to niezawodny, stylowy i potężny pojazd mogący dostarczyć ładunki po drodze utrzymanych drogach. Przepraszam, po dobrze utrzymanych drogach, jak i w błocie po osie. I o to nam chodzi. A więc kupujemy, moi drodzy. Kupujemy i za chwilę go sobie skonfigurujemy. Ładna bestyjka. Przynajmniej wygląda z przodu. A zobaczmy, co jesteśmy w stanie mu zaoferować. Silnik. Aktualnie 2300C. W porządku. Możemy dołożyć, widzę, wersję 2600 TTA, czyli co? Turbo A. Mocniejsza alternatywa dla silników fabrycznych oferująca większą moc, trwałość, przyspieszenie przy wyższym zużyciu paliwa. No faktycznie, bo różnica jest pomiędzy paliwem A- a B+. Czyli to jest spora różnica, o dziwo. A, mówi się trudno. Skrzynia biegów. Oczywiście, że bierzemy terenową, jak najbardziej. Balansowana leci aut. Zawieszenia. Tu chyba wyboru, jak widzicie, nie ma. Co do opon, jak zwykle, moi drodzy, rzucę tutaj w prawy górny róg statystyki opon. Tym, że z tego, co tutaj się tak zorientowałem na szybko, samochód nie posiada opon błotnych. I to mi zadaje pewne zadanie. Ciekawe, czy łańcuchy mają sens. Ok, jak widzimy, stabilki po prawej stronie nie mają żadnego sensu. Co ciekawe, te opony z DLC, one ładnie wyglądają, ale są w tyle, jeżeli chodzi o zastosowanie w błocie, czyli te opony to jest jak zwykle, moim zdaniem, skromnym zdaniem, najlepszy wybór i te koleżanki sobie zamontujemy. Oczywiście sprzedaję tę podstawową wersję, bo po co ma wisieć w powietrzu? Cyk. Zawsze 2000 więcej kieszeni, nie? Wyciągarka. Dłuższa lina średnia, zaawansowana średnia, mocna średnia. To jest dłuższa lina. Okej, to dobrze brzmi, bo to też jest dłuższa lina i tu też pisze, że jest dłuższa lina. Czyli bierzemy. Bo mocna wyciągarka samochodowa, mocny silnik. Ale tu będzie krótsza lina, podejrzewam. Tak też podejrzewam. Bierzemy, moi drodzy, zaawansowaną, bo jest najdroższa. Otóż to. Otóż to. Blokada. Odblokowana, czyli standardowy dyferencjał bez blokady. Blokada mechanizmu różnicowego sprawdza się w terenie, czyli to, co mamy w tej chwili, tak? Tylko zobacz, jak to wygląda cenowo. Czekajcie, to jest lepsze od tego. Standardowy dyferencjał bez blokady. Blokada mechanizmu różnicowego sprawdza się w terenie znacznie lepiej niż mechanizm różnicowy bez blokady. No to ciekawe, że ten tańszy jest lepszy, nie? No ciekawe, niech zobaczymy, położymy, zobaczymy. Koło zapasowe bierzemy, bo się może przydać. Norkel, no co to za pytanie, nie? Co to jest za pytanie? Ma być i już. Napędy, no oczywiście, że na wszystkie koła. Sprzedaj to. Dziadostwo, tak to określę. Rama. Moi drodzy, tu na chwilę obecną sobie zamontujemy ramę na wysokie siodło.
Choć nie wiem, czy pojedziemy po tamtą misję w dniu dzisiejszym. Nie wiem. Zobaczymy. Dobrze, no to już jest część, powiedzmy, mechaniczna. Przejdźmy do wyglądu. Zderzak tył. Nie ma wyboru. Zderzak przód. Nie ma wyboru. To nie był zderzak, to był po prostu przód. Dach. Ok. Co my ci tu możemy dołożyć? Cztery klaksony. Brzmi dobrze. Ok. Więcej światła? Chętnie. Ciebie nie. Ok, czyli bez tego nie mogą być klaksony, tak? Chromowane boczne światła postojowe. Czym to się różni? Aha, ok, już widzę. To chyba zostanie w ten oto sposób. Ciebie sprzedamy. W takim razie. Bo albo to, albo... Albo titki, nie? No chyba to jest nam bardziej potrzebne. Zderzak przód. No okej, okay. Dodatkowe oświetlenie. Wzmocniona. Przeciwmgielne. A niech będzie tym razem ten zestaw. Co ciekawego w różnych. Osmo kabiny bierzemy. Wydechy. No i większe, tym lepsze, panie. Land card. Dobrze brzmi. Tylko troszkę wąskie, nie? Ale fajne, wysokie. Bierzemy. Oj, przepraszam. Obręcze. Ostatnio braliśmy... Na tej mapie braliśmy czwórki MD. Chyba coś sobie weźmiemy z wiecie, z dostępnych z DLC. Wszystkie ładne. Wszystkie ciekawe. Może być tym razem to. Malowanie, moi drodzy. Co my byśmy tu mieli? To jest wersja fabryczna. Czy przy fabrycznej wersji zostaniemy? Chyba, że jest coś ciekawego dwukolorowego. Czarnego mamy już dość chyba, co? No to w takim razie może zostawmy oryginał. Też nie jest zły. Nie no, nie skończyłem jeszcze. O co ci chodzi, kolego? Figurki. Wiecie, którą figurkę ja chcę? No właśnie. Akcesoria. No i jak może nie być mojego ulubionego Dreamcatchera? Dziękuję. Zasłonki. Podstawowy. Z delfinami. Naklejki. Wiecie, znacie już moje zdanie na temat tych naklejek. One po prostu mają być. No problem. Ok. Tak jest. Tak jest. Nie pij żółtego śniegu, nie? I o to chodzi. Naklejki zewnętrzne chyba zostawimy tak zawsze. Po prostu nasza firma ma swój schemat i tyle w temacie, nie? Pump up. Co my się tutaj mieli wcześniej? Chyba z tym, nie? Ze ptaszkiem. Tak, z ptaszkiem jak z ptaszkiem. Ze skrzydłami, nie? Born to ride. To było chyba to właśnie. Okej. Okay. Ej, no kolego, to ci pozwoli przeskoczyć. Co to ma znaczyć? Jeszcze raz. To jest, to na dachu będzie, nie? Za dużo tego. O, jest, świetnie. Tu wiadomo co. Rescue team, tak jest. Brawo. A tutaj pump up. Nie ty. Choć podobny. No i brawo. Naklejki na przednią szybę. Off-road, off-road, big and dirty. Tracking, no chyba to no track, no life, takie neutralne powiedzmy. Jeżeli chodzi o zajętość szyby i ja przy okazji wygląd. Natomiast ozdoba maski. Nasza firma ma jedną słuszną. Wivernę, nie? Cyk. No i podziękował. Zobaczmy jak to jeździ. Wygląda obiecująco. Idzie jak dziki. Teraz pokażcie mi, jak on tutaj ma napędy. Czyha mój kolego. Coś przycięło ostro. Chyba się zdziwiło tym pojazdem. Napędy, napędy. A dyferencjał tylko na biegu niskim.
No i faktycznie jest. Brawo my. Bardzo podobny, prawda? Ale jednak inny. Dobrze, moi drodzy, teraz została kwestia, fajnie wygląda z tymi dwoma snorkelami. Misja wybrania misji, także ja zaraz wracam i zobaczę, co mamy na chwilę aktualną dostępne. Okej, okay, mamy do zrobienia misję Park Przyczep, cokolwiek to jest, no dobrą sprawę nie wiem. Podjedziemy sobie hammerem, bo stoi dość blisko, także why not. Z czasu do czasu, moi drodzy, sobie będziemy jeździli z kamery we wnętrzu. No jednak daje troszkę inne odczucia co do gry. Nie, no ten piesek jest świetny. Jamnik, nie? Albo inaczej przedłużacz. No ale kolego, jedź, bo czasu nie ma. Okej, okay. Wiecie dlaczego tak jest? No właśnie, nie? Sebastian nie włączył napędów. Bo po co? Standardowo. Te napędy powinny być z automatu, kurczę, włączane, nie? Oj. Ktoś mi tak zabrudził tą szybę przednią. Mam nadzieję, że się umyje przez... No właśnie, no i dziękuję bardzo. Oj, pięknie. I przynajmniej będzie czysto. Nie wiem dlaczego, ale ta misja Park Przyczep mi brzmi, jakby była faktycznie potrzebna dla tego pojazdu, którym teraz jedziemy. Ale szczerze nie sprawdzałem tej akurat misji na Wikipedii, znaczy Wikipedii, na wiki dotyczącej SnowRunnera, nie? Na stronie maprunner.info, tam jest wszystko rozpisane, łącznie z tymi statystykami opon, które wrzucam przy samochodach ostatnimi czasy. Łącznie z wszystkimi misjami, ale już zauważyłem, że pomimo wszystko, pomimo, że ta strona widnieje od dawna i tam niby wszystko jest prowadzone w teorii oczywiście, to nie wszystkie informacje na temat pojazdów dostępnych na mapach są tam do znalezienia. Bo już znalazłem błąd typu, że szukałem pojazdu, który wiedziałem, że jest na tej mapie, a mi pokazało, że samochód nie jest dostępny nigdzie do znalezienia. Nie wiem, czego to zależne. Nieistotne, ale mieszanie można sobie ręcznie poradzić, także luz bluz. A teraz jedziemy. Boję, że jesteśmy blisko. No i znowu, nic nie widzę. Dobra, nic nie widzę. Jak się dobrze orientuję, ta misja chyba jest tutaj po lewej stronie, nie? Czy są w tej grze wycieraczki, bo nie kojarzę? Chyba nie ma, nie? To samo zniknie po czasie. No właśnie, już znika, okej. No właśnie. I o co tutaj w tej misji, kaman? Park Przyczep. Witam. Jest szansa, że mnie podrzucisz? Muszę dostać się do Parku Przyczep i załatwić jedną sprawę. Ale zapomniałem, gdzie on jest. Ogólnie wiem, jak jechać, ale dokładnie i już nie. Więc jak, podrzucisz mnie? Koleś, chcesz jechać gdzieś, nie wiesz gdzie. Mam cię podrzucić? Daj chociaż mapę, nie? Ogarniemy. Park Przyczep aktywowano. Czy mapa mi pokaże? Nie pokaże. Mapa mi nie pokaże. Ale mam podejrzenie.
Zobaczcie to, tutaj stoi mała płaska przyczepa. Telefon dzwoni, chyba na tej firmie, nie? Tu podejdziemy sobie, moi drodzy, czyli wracamy. Jakby się powiedzieć, jednym krokiem po okrążeniu nad ranem, nie? Ale jedziemy z samochodem, przejdziemy tutaj, wbijamy do góry. I tutaj, myśmy tu byli kiedyś, nie? Ale nie konkretnie w tym miejscu, byliśmy przy tej wieży. Też hammerem w sumie. No dobra, no to jedziemy. Tu trochę ciasno będzie, ale damy radę. Tak myślę. Twój kolego, gdzie ty jedziesz? I może sobie pojedziemy teraz już z zewnątrz, bo będziemy się taplać w błocie, także będzie co oglądać. Tutaj mieliśmy wcześniej też misję na odblokowanie tego przejazdu, nie? To było... Teraz nie pamiętam, czy to było zasypane, czy śniegiem, czy zagruzowane głazami. No, nie istotne. Ale sobie zmienimy chyba biegi. No właśnie. Bo się robi ciekawie, nie? I jak zwykle, już to powiem, kamienie są najgorsze. No właśnie. Znowu zapomniałem. W końcu jedziemy w ciężki teren, nie? Szkoda, że przy takiej misji, gdzie jest informacja, że podwieź mnie, podrzuć mnie w jakieś miejsce, nie ma drugiej osoby w samochodzie, nie? To też był fajny smaczek, żeby takie rzeczy poddawać. Okej. Okej, ta kłoda może nam troszkę problemów narobić. Znaczy kłoda, to dużo powiedziane, nie? O właśnie, jak się złapiesz... No i bardzo ładnie. Jak zauważyliście, ta kłoda po prostu zniknęła. Gra ma taki dziwny schemat, znaczy dziwny, może jest spoko. W niektórych momentach te kłody właśnie znikają, co troszkę ułatwia zabawę, bo my się na takiej kłodzie potrafimy zablokować, nie? Czy my w tym wozie mamy dyferencję, bo już nie pamiętam? Brak, okej. Okay. Wszystko jasne. Nie było tematu. Oj, przepraszam. Czekajcie, tutaj jest wieża. I my musimy chyba w lewo. Chyba tak, nie? O, tam już widać ten park. Mi się wydaje, że to jest ten park. Park, przyczep. A przy okazji tam tą przyczepę są zabierzemy, bo ona jest właśnie akurat przystosowana do... przystosowana, ona jest akurat pod samochody zwiadowcze, także... akurat pod hamerka. O,
Nie było tak źle, nie? Nie było tak źle. Myślałem, że już po mnie, że nikt mnie tu nie uratuje, a tu zjawiłeś się ty, mój wybawca. Uważaj na siebie. No dziękuję bardzo. Tak z ciekawości tylko zerknę, mamy 22 level, okej. Okay. Czekajcie, no co tutaj jest? Tu jest misja jakaś, tego tu nie było kiedyś, znaczy inaczej. No właśnie, to się pojawiło, bo mieliśmy tylko tą czasówkę, a tego nie mieliśmy. No to mamy misję czasową, moi drodzy, do ogarnięcia i zaraz to sobie machniemy. Tylko zerknę, co tutaj ciekawego, czym tu handlują dziady? Okej. Okay. Niczym. Po prostu niczym. Okej. Okay. Troszkę jest niefajnie, bo się noc zrobi, bo się prześpimy, co? Ja już sobie ją przyczepię. Dołam przyczepę. Świetnie. Mam wrażenie, że to będzie dotyczyło właśnie misji z nią związaną. Stawimy się na strzał do przodu. Czekajcie z tym jeszcze chwilkę. Chciałem tylko jeszcze zerknąć. Co to tu pokazuje? Niczego nie pokazuje. Park przyczep jest takie coś. Sklep z przyczepami to nie. Sklep z przyczepami, sklep, port. Strefa załadunku materiałów eksploatacyjnych. Czyli stąd można by na upartego wywieźć serwisowe części zamienne. To ciekawe mi tego nie pokazało, może dlatego przyczepy nie miałem żadnej, chociaż to też bez sensu. Dobrze, w każdym razie idziemy spać. Cyk, 6 rano. Może jeszcze do 12 będzie więcej czasu, znaczy będzie ładnie, do 13 nawet. No jak ładnie. Odpal gościu. Bo teraz pytanie, gdzie my mamy w ogóle jechać, nie? Okej, okay, powiedzmy, że jestem gotowy. Hejka, nazywam się Chuck. Mieszkam tu, ale po trzęsieniu ziemi zdecydowaliśmy się, że czas się stąd wyprowadzić. Zbyt tu niebezpiecznie. Zarezerwowaliśmy transport statkiem. Możesz zawieźć nasze rzeczy do portu. Do portu. Czekać na sekundkę. Do portu, by się nie pomylić. I od razu przygotować. To jest port. Okej, okay. Czyli śmigamy trasą cudowną do samego portu. Okej. Bierzemy. Mamy na to 7 minut. Automat włączony. Jedziemy. Ale widzę, że gra pokazuje znacznik. A szkoda. Mogłaby sobie go darować, nie? Ale okej. Okay. Chyba, że ja czegoś nie zauważyłem i zostawiłem go włączonego, nie? No ale to już nie jest. Ała! Nieistotne. Musimy jakoś dojechać. U góry, jak widzimy, mamy wskaźnik. To jest wskaźnik, który informuje, jakie maksymalne obrażenia możemy przyjąć, aby nie zresetować misji. Także mi coś nie wychodzi właśnie. Na upartego te 7 minut powinniśmy spokojnie dać rady. Pod warunkiem, że się nie zablokujemy tam na dole za bardzo. Jest ten kawałek śmiesznego śniegu, nie? Który potrafi nas przyblokować. Tutaj na razie jest ok. No właśnie. To jest najgorszy moment. Potem już będzie chyba z górki. A propos z górki, nie? Jest z górki, a nas blokuje. Nie tu, kolego, gdzie ty się łapiesz? Tutaj drzewka, pewnie. Święta już były, ta choinka nie musi wystać. Dobra, nie ma wyjścia, jak przełączyć na mniejsze obroty. I modlić się, że to co przejedziemy, to zdążymy. O, prawie, było pięknie.
No właśnie, to jest to miejsce, którego się obawiałem, nie? Tutaj stracimy trochę czasu. Naciskiem na może nie trochę, bo na trochę więcej niż trochę. Ale mam pewien pomysł. Otóż to. Delikatnie. By drzewko wytrzymało. No za chwilę chyba damy radę dociągnąć do przednich drzewek. Okej. Mamy cię. Drzewko wytrzymaj. Wytrzymaj ten ciężar, proszę. No i brawo. Brawo. Od razu zmiana obrotów. I się zakopaliśmy, nie? Tak jest zawsze. Dajesz, kolego. No tak. Nie popuszczaj. Nie popuszczaj. Nie ma bata, nie? But w podłogę, gościu. Jedziemy. O, puść te drzewko, puść te drzewko. No i mamy to. O dziwo. Oj. 5 minut niecałe. Przepraszam. Jestem ci wdzięczny. Masz. To niewiele, ale to wszystko, co mam. Jeszcze raz dziękuję. Ja również dziękuję. No tam trzeba pójdzie na handel, bo mi jest do niczego niepotrzebna. W sumie nawet tu możemy ją sprzedać. O, to my naczepę cysternę, ok. Na dobrą sprawę mamy stąd wszystkie misje poboczne ogarnięte, nie? Zostały kwestie właśnie z Blackbeardu, z Morrison Mining oraz GR Enterprise. Mhm. Dostawy ropy i tym podobne, i tym podobne. Pływające wiertło, siodło wysokie, port. Moi drodzy, to jest ta misja właśnie. To jest ta misja. Przywieźć tą wielką naczepę do portu. Zróbmy to. Zróbmy to. Nie potrzebuję. Nie potrzebuję, jeśli chodzi o... nakierowywanie. No tu jest kwestia wjazdu w ten zjazd. Czyli pierwszy zjazd na lewo od centrum serwisowego. No a do tego, moi drodzy, jest przygotowany właśnie Caterpillar. I jedziemy. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Bo tam... Dobrze, zostaw znaki w spokoju. Bo tam, pamiętam, jest małe...
Może nie mały. Tam jest bardzo ładne błoto w jednym miejscu. Bez to jest oczywiście przejazd spoko, ale z takim ciężkim towarem mam nadzieję, że ten Caterpillar sobie poradzi. W najgorszym wypadku podjedziemy drugim pojazdem, by go pociągnąć, nie? Znamy takie motywy z pierwszych map. Ale widzę, że jamnik się cieszy, tak to my też. Co tu jest tak ślisko? No nie bez przesady. No dobrze, no to zaraz wbijamy. Nie tutaj, dalej. No właśnie. I tutaj jest bardzo ładne błoto. Teraz pytanie, którędy lepiej jechać? Czy tędy? Czy tędy? No zobaczmy, jak to wygląda. Obiecująco. Naprawdę obiecująco. Czy ja mam włączony dyferencjał? Nie. Jednego czego się obawiam, że może nam paliwa zabraknąć, także chcąc, nie chcąc będę musiał to kimś później podjechać. Ale to jeszcze nie jest powiedziane na 100%. No i właśnie, i znowu te belki pierońskie, bo tego inaczej określić się nie da. O, widzicie, pękła, nie? Dzikła, dopiero mogliśmy ruszyć dalej. Będzie lepszy widok, nie? W drodze powrotnej może spróbujemy z tej drugiej strony. I tam może bliżej się drzew trzymać. Też ok, no i znowu to blokowało. O, pękło. Miodzio. Nie no, ekologia ostro, nie? Patrzcie na te wydechy. To on wyprawia. Miodzio. Okej, poprawia się sytuacja. No pokaż, że potrafisz, kolego. Pokaż, że potrafisz. Masz najlepsze opony, jakie znaleźliśmy. No.
Ciekawe, czy można by tędy jechać. Teraz sprawdzimy, czy jest jakiś skrót ewentualny. Choć nie wiem, czy to ma sens z takimi lasami jechać tą wielką naczepą, którą zaraz załadujemy. Powiem wam, że tym naszym wcześniejszym pojazdem, Royalem, dojechać byśmy tutaj dojechali, to na bank, w końcu, nie? Ale droga powrotna mogłaby być, przepraszam, masakryczna, ze względu, że Royal nie ma możliwości zamontowania blokady dyferencjału, nie? A to, jakby nie patrzeć, też potrafi mnie źle pomóc. Nie. No właśnie, już mnie wystraszyłeś, kolego. I szukałem przycisku na linkę, nie? Ciekawe, czy by można było ten detour jechać. Wiwerna nas prowadzi. Bardzo ładnie. Nie ten guzik, przepraszam. Tego szukałem. No ty bydlaku, jesteś nasz. Mieścisz się? Chyba nie bardzo, nie? Powinna być ok, co? Daleko jeszcze? Bo za blisko. O, teraz. Teraz my z tym bydlakiem mamy jechać, tak? No to trzymajcie kciuki. Widzieliście ten lewitujący patyk? Takie rzeczy się jeszcze zdarzają, nie? Dobrze. Patrzcie, jak to wygląda, nie? Coś pięknego. Zerknijmy można szybko jeszcze. Czy mamy jakieś alternatywne sposoby przejazdu? Bo tu niby jest detour, nie? Czyli objazd tego miejsca. Już chyba wiem dlaczego, bo tu może być kurczę ciasno. Spróbujemy tędy przejechać? Spróbujemy, na przykład zablokujemy to miejsce. Tutaj widzę, nie ma totalnie sensu, bo tędy nie przejedziemy. Okej. Okay. Tu się boję, że się wywrócimy już jadąc tutaj bez towaru, nie? Bez naczepy nasz prawie przechyliło. Spróbujemy detourem, czyli objazdem. Czemu nie? Wierzenia.
Kolego, opędy, dyferencjał i śmigamy. No właśnie. Już jest problem, nie? A co byłoby bez dyferencjału? Nie poddawaj się, bo dobrze płacą za tą imprezę. Biedne choinki. Czemu? Kurczę, że on nie potrafi tam dosięgnąć, nie? Za daleko. A nie, też jest. No to dlaczego mi gra tego nie sugeruje? Nie tu, znowu tu łapiesz, tam się złap, no właśnie. Kurczę, dwa koła powietrzu stoją, nie? Nie tam. A nic, trzeba to zrobić, wiecie jak. Po cwaniacku, nie? Nie w ten sposób. Czemu nie daleko? A, daleko jest, okej. Okay. To spróbujemy w ten sposób. Nie pomogło. Jeszcze trochę i ci uda się, kolego. Dobrze, mamy kwestię, trzeba coś wykombinować. Jeszcze w noc nam przychodzi, także sama uciecha. Dobrze, moi drodzy, próbujemy objazdem. Tu jest śnieg. Już to widzę. Już to widzę. Stoj! No nie, no przez przesady. Noż ja cię kręcę. Jeden kamol. Teraz wracam. Dobra, najgorszy moment.
na tą chwilę za nami. Masakra. Jeden kamol, a potrafi tak nerwów natruć. Nie wiem, czy to już jest próba. Ja podejrzewam, że wam pokazałem wszystkie wywrotki, nie? Na dobrą sprawę ten Caterpillar jest troszkę jeszcze za słaby do tego typu misji. Ale jakoś sobie musimy poradzić, nie? Czy to miejsce jest paskudne? Także kolego, jedź, bo ten odcinek będzie masakrycznie długi. Ja postaram się powycinać to, co nieistotne, ale masakra. No, kombinuj znowu. Dobra, jest okej. Okay. Już chyba więcej takich niespodzianek typu skarpy nie będzie po drodze. Mam taką nadzieję. Aby tylko paliwa nie zabrakło. Najgorszym wypadku no, podjedziemy kimś jeszcze, nie? No wszystko pięknie, ładnie, ale im się próbuje tutaj pociągnąć, to jeszcze bardziej się na śnieg wciąga, a ja tego nie chcę, żeby na śnieg się wciągał. Nie chcę na śnieg. Wiemy to inaczej, moi drodzy. A cała ta droga będzie polegała na jednym wielkim kombinowaniu. O, spadkie, pięknie. Okej. Kolego, ale mógłbyś się trzymać bardziej tego terenu niż tego śniega, bo najwyraźniej ci to nie wychodzi. Okej, okay, czyli znowu. Się przełączył, no właśnie. No i to jest też to paskudne miejsce, gdzie tutaj się wywróciliśmy ostatnio. Okej, okay. Już jesteśmy dalej niż wcześniej. To już jest jakiś połowiczny sukces. A nie, ani to mi się nie podoba. Tak daleko. Nie, ta słaba ta linka jest zbyt krótka. Tu jest kolejny kamol, nie? Na którym zawisło. Gdybym miał ciebie tak zrobił. No właśnie. Już chyba koniec z takimi elementami, gdzie można by się wywrócić całkowicie. To już jest cały czas prosta droga. Prosta, to jest fajne słowo, które nie ma nic wspólnego z tą drogą.
bo ona może jest prosta, ale nie jest prosta jednocześnie. Bo jest masakryczne błoto, nie? Coś mówił o nieprzewracaniu się, nie? Ostatnio? Okej, to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec, o dziwo. Tyk. Co się wydarzy, teraz się puszczę? Ja wolałbym nie puszczać, nie, ale... Wolałbym tu złapać. O, pięknie. No, stój, stój, stój! Co za dziad? Kurczę, tego mi tu chyba zabraknie, nie? A jednak złapię. O! Okej. Okej, jestem znowu na tym etapie. Spróbuję teraz o większym łukiem jako zrobić. Ile ja tutaj już czasu na tym straciłem wszystkim, to jest nie do pomyślenia. Ale teraz może będzie lepiej. Tam powiedziałem faktycznie błąd i za bardzo przyciąłem ten zakręt, nie? Chyba pamiętam, że ta naczepa jednak jest olbrzymie długa. A te tylne osie są sztywne. Tam nie ma chyba ani krzty, ani amortyzatora. No właśnie. A ty się jeszcze łapiesz drzewa, którego ja nie chcę. O, spróbuj tam. Okej. Teraz powoli dochodzimy do momentu, gdzie będziemy musieli wybrać lewo czy prawo. Mi się wydaje, że jednak lewo będzie lepszą opcją, bo w jednym momencie tutaj jechałem samochodem, próbując dźwignąć tą naczepę w ogóle dźwigiem, nie? Ale ten, który mamy dostępny do zakupienia, nie daje rady. Że jedyna opcja za każdym razem po przewrotce
Było, moi drodzy, restart misji, nie? O ile ciężarówkę jeszcze można postawić, o tyle to jakby się przewróciło, to już była Amba Fatima, o, tak to nazwę. Okej, za chwilę znowu będziemy kombinowali co, czego się złapać, nie? Może tamtego drzewa spróbuj. Będziemy tak jeździli od lewej do prawej. I znowu się zaczyna. Nie, teraz może by dało radę. Sekundka. Czy ty złapiesz w końcu? No okej. Po blisko znowu, nie? Ani go w ten sposób, ani go w ten sposób. Wiecie co? Ja tu zaraz przyjadę. Bo i tak podejrzewam, paliwa mało. No właśnie, nam zabraknie tego paliwa. Ja tu zaraz przyjadę i zatankujemy. Uwaga, nadjeżdża pomoc. Pomoc z paliwem. Najpierw zatankujemy, podłączymy i postaramy się pojechać może w konwoju, może. Tylko mi się nie przewróć, kolego. Bo już mam dość wywrotek na dzisiaj. Okej, zatankuj kolegę. Okej, złap, uruchom. Nie jedziemy. No i to byłoby na tyle. Tak po kawałku, po metrze, do jutra dojedziemy, nie?
Dobrze, spróbujemy samemu nadal dalej pojechać. Zobaczymy. Tylko na razie kolega zostawimy. Będziesz pewnie nam potrzebny za parę chwil. Ok, Caterpillar. Come on, kolego. Czy masz, kolego, włączony dyferencjał? Masz. I jedziemy. Jak wyłączymy ręczny? No właśnie. Albo i nie. Czy jednak we dwoje jest łatwiej? Jednak byłoby łatwiej, ale za bardzo nie ma czego złapać. A tu nie chcę bliżej, bo znowu zawiśniemy na tym słupie, nie? Ciebie pomogę, no właśnie. Ja do czego się przydasz? Sam jedzie. Okej. Daleko. Okej, okay. Nie bardzo to pomoże, ale zawsze coś. Moi drodzy, ja ten kawałek przyspieszę, bo to trochę potrwa. Okej, okay. Powoli coś zaczyna się, moi drodzy, dziać. W końcu dojeżdżamy do normalnej drogi. Nie no, masakra, jedna wielka masakra. Te samochody, jak jeden, jak i drugi, stanowczo za słaby do tego typu. Chyba taki Pacyfik by się przydał, nie? Pacyfik z napędami. Może by dał rady. Thank you.
Okej. Jak już tu wjedziesz. Okej. No. Jesteśmy w domu, powiedzmy. W końcu mogę normalne biegu uruchomić. Albo i nie. Nie no, jedzie. Daj mu chociaż wysokie obroty. Okej. Cóż to... Na czym zawisnął? Co teraz się wydarzyło? Odpory. Oż kurczę. Odpory za wysokie. No nic, trzeba się jakoś poradzić, nie? No, pewno nie w ten sposób. Pewnie byłoby inaczej, gdyby ten pojazd miał zawieszenie wyższe, nie? Ciągnij! Albo nic tego. Oh my god. Okej, zaraz wracam. Okej, no każdy sposób jest dobry, nie? Byle skuteczny. Już pojedziemy chyba do końca razem. Coś mi się wydaje, tak będzie prościej. Chodź tu kolego bliżej i jedziemy. Tak jest, popchnij mnie jeszcze. Dziękuję. Najlepsze jest to, moi drodzy, w tej chwili, że ja z tej trasy i tych poprzednich dwóch małych misyjek mam materiału na dwa odcinki, nie? Muszę jakoś to skompresować. A jeszcze to. Co teraz? Oh my god, co za dzień lam, ja cię kręcę. Znowu kamienie. To wiecie co, ja to krzanie. Bo chyba sobie kolega już poradzi, nie? No tak mam nadzieję przynajmniej. Mieścisz się? Mieścisz się. Na szczęście przyczepa nie jest szeroka.
O, nie ten guzik znowu. Kurczę, co gra to inaczej. Gdzie tutaj znowu jest? Tu, o właśnie. Jakoś te klawisze pozmieniać. Za ten transport należy się co najmniej 100 tysięcy. 3300. Chamstwo. Pozbywanie się śmieci, pływające wiertło. Blackbirds są w 100% zadowoleni. Może teraz mój szef ze mnie zejdzie na chwilę. To wszystko. Na razie. Dobrze, moi drodzy. Cóż to była za misja? Cóż to była za katorga? A wszystko dlatego... Znaczy, może i nie wszystko, ale... Po części, moi drodzy, bo te pojazdy, jak jeden i drugi, mają tylko opony terenowe. Jak wiemy, łańcuchy nic nie dają. Brakuje opon błotnych. A na tą chwilę, moi drodzy, serdecznie dziękuję za dotrwanie do końca, za wytrzymanie w tej męce. Jeśli się jakkolwiek spodobało, skorzystajcie jeszcze raz za zasubskrybuj, za lajku, zapisz komentarz, zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!